Halo? Ja wszystkich. Jestem Marcisław, jesteście, bo to jest Arkanie Gothic 4. No, wydaje mi się, nadszedł czas, żeby opuścić to miejsce. Dlaczego tak klatkuje? Jak? Masz żelaźniaki? Musiałem się wrócić po tego jednego, bo oczywiście żelaźniak nie może rosnąć wszędzie. To nie jest grzyb, który by rosnął wszędzie. To jest grzyb specjalny do questa. Są tylko trzy na świecie. Bo tylko trzy nam są potrzebne. Ale to za chwilę. Porozmawiajmy o całej reszcie rzeczy. Pokłóciłaś się z Lornem. O co wam poszło? Nic ci do tego. Daj spokój. Skoro i tak tu utknąłem, możesz mi chociaż powiedzieć dlaczego? Rybacy walczyli na wojnie, a ja karmiłam ich żony i nie chciałam zapłaty od razu. Wystarczyły mi łodzie w zastaw, na wypadek gdyby zginęli na wojnie. Zgodziły się. No a potem zjawił się ktoś z oddziału rybaków i powiedział, że wszyscy zginęli. No to sprzedałam łodzie. Wszystko zgodnie z naszą umową. Czemu nie zaczekałaś ze sprzedażą łodzi? Martwy to martwy. Na co miałam czekać? To jest bardzo ciekawy sposób myślenia. To jest połączenie tego typowego good guy'a z po prostu chujem. O, no, umowa jak umowa. Nieważne, że z kimś, kto wydaje mi się, że nie ma za bardzo mocy prawnej do zawierania takich umów. Ale okej. Okay. Oto żelaźniaki. Dobrze. Bardzo dobrze. Wrzuć je do miodu. No, to załatwione. Zanieś ten antałek do obozu bandytów. Powiedz wartownikom, że chcesz się tylko przeprawić przez most. Założę się, że zabiorą ci miód i sami go wychleją. I co potem? Zaczekaj, aż grzyby zaczną działać, a bandyci staną się potulni jak baranki. Będziesz im mógł rozkazać, żeby otworzyli ci bramę. Wpuszczą cię do obozu, a ty zaskoczysz Dartana i resztę zgrai. Brzmi ciekawie. Dostałem też mikstury. Nieźle. Okej, tyle, że... Ja bym się jeszcze wrócił do takiego jednego frajera, który chciał... On tutaj nie powinien siedzieć? Pójdę do rybaków, skorzystam z teleportu, bo ten teleport jest taki zajebisty, że jest no, super przydatny. Patrzcie, możemy iść stąd, tam, do tamtego światełka. Po co dostajemy ekran ładowania? To ja nie mam pojęcia, to jest skok z jednego fragmentu. Bym mógł przejść na piechotę. W sumie powinienem. Poszłoby szybciej. Gdzie jest... A, tu siedzi. Chłopie, słuchaj. Robota je. Teraz nie mogę. Man. Skrzyneczka. Jakby tak znaleźć w niej miecz dwuręczny. Skórzana tarcza. Dobra, czyli nikt mi nie pomoże, mimo że byłem zapewniany, że w razie czego to wszyscy za mną murem. Chuja, prawda? Dlaczego ta gra jest taka życiowa? No, to było śmieszne, pośmiali mi się teraz do obozu. Bandytów. Co to było? Zostań tam, chłopcze! Tędy nie przejdziesz! Właśnie, plan jest taki, że... Wykorzystamy fortel, dzięki któremu obrabują nas bandyci z miodu, który niesiemy, który jest zatruty. Co tu robisz?
Słuchaj, no brachu! Nie mam ochoty na pogaduszki. Chcesz rozmawiać? Idź do Hulada, a mnie zostaw w spokoju. To ty mnie zawołałeś, gnoju. Ej, most zamknięty. Pomyślałem, że może mnie wpuścisz za antałek miodu. Przyniosłeś miód? Dawaj go tu. To ja. Proszę bardzo, panie Obelix. Jasne. O ile tylko będzie smaczny. Całego antałka nie dostaniesz, ale dam ci skosztować. Masz, łyknij sobie. Hulad dostał miodu, a ja nie? W ten sposób do tego mostu nie przejdziesz. Dobra, już dobra. Mój błąd. Masz, łyknij sobie. To są Obelix i Wpierdolix. Ja cię znam. Jakoś tak mi... dziwnie. Każ swoim druhom otworzyć bramę. Ten tipos. Czego? Przez chwilę. A, tak, brama. Ej! Otwórzcie bramę! No. Tylko... nie? Miałem nadzieję na trochę bardziej zmyślny fortel, a uciekają przede mną. Uwaga. To będzie zmyślny fortel. Aaaa, grawitacja mnie pokonała. O. Popychadło Dartana. No dobra. Jak popychadło, to popychadło. Ej ty, łap. Dobra, kusze są wybuchy. Wypij sobie jaskółkę. O, kusza mi się zacięła. Załatwię cię. Oni jeszcze nie wiedzą, że to ja ich załatwię. On ma miecz. Pewnie gówniany, ale wezmę. Dobra. Obrabowałem gościa. 25. O, lepszy od mojego. I nie wygląda jak miecz ze Skyrima. Nie aż tak. Trochę wygląda. Mój ukochany błąd. Dlaczego ten miecz jest gorszy w sterowaniu od młota? To nie ma sensu. Gdzie oni są? Jam jest, kurwa, siłacz. Nawet nie patrzę, co tam mają. Pancerze nie mają, bo pancerze zdobywa się za wykonywanie questów głównych. To jest coś, co częściowo jest z goticzków wzięte, ale tylko częściowo, bo... Te lepsze pancerze były z questów głównych, ale dało się też zdobyć inne pancerze. Nie będę wracał i opowiadał o tym, jak to frajerów pocisnąłem
aż miło, bo nie jest ważna sprawa. Po prostu idę dalej. A kto to tam stoi? Kupiec Elgan. Jesteś jednym z ludzi Dartana? Nie. Nie. Właśnie wyprawiłem go na tamten świat. Czyli wreszcie mogę przejść przez most. Dzięki ci. Drobiazg. Zrobiłem tylko to, co musiałem, żeby wreszcie dostać się do Srebrowodu. Do Srebrowodu? Obawiam się, przyjacielu, że z tym może być problem. Jaki znów problem? Cóż, żeby stąd dotrzeć do Srebrowodu, musisz przejść przez Krwawą Dolinę. Sęk w tym, że baron Stuark zabronił wpuszczać kogokolwiek do doliny z powodu bitwy, jaka tam rozgorzała. Bez Glejtu nikt tam nie wejdzie. Czyli potrzebny mi Glejt. Od kogo mogę taki dostać? Musisz pomówić z samym baronem. O ile mi wiadomo, tylko on może wydać ci Glejt. Gdzie znajdę barona? W Cytadeli. W samym sercu Stuark. To tamto miasto położone na skałach. Pokaż, co w ogóle masz. Chciałbym zobaczyć twoje towary. To jest kupiec, ma rubin. Refraktorami many. Co? Nieważne. A no tak, w tej części jest crafting. No jak w sumie w trójce. To jest wszystko, co on tam ma, raczej nic od niego nie chce. Czapka. Dobra, pozbyć się rzeczy. Zachowam sobie tą siekierę. To jest chyba najlepszą rzeczą, jaką mam. No, resztę nie mogę sprzedać. Tu nic nie ruszam. Tarczę zachowam sobie tylko tą. Jednak nawet nie tamtą. To są chyba śmieci. To też. W zasadzie nie muszę nic sprzedawać. Ale skoro już mogę, to zrobię. Zwoje ognia, bo mam zaklęcie. Dobra. Ale nawet mam lepszą czapkę. Dobra, może kiedyś ją sprzedam. Okej, to jesteśmy na prostej drodze. Gdzie to? O ty! Najgorsze bestie na świecie... Ła! A, level mam. Można by go wykorzystać. Idź prosto! Co to robi? Odwrócił się. Okej. Zapisz. Level. Potężny cios mi się przyda, skoro chcę iść w broń dwuręczną. I skoro mówiłem, że styl walki przypomina troszeczkę stare Zeldy, no to wypadałoby powiedzieć dlaczego. Ale
zobaczyć znaczy uwierzyć, więc po prostu to pokażę, ale do tego mi potrzebny level. Fuck. Chodzi mi o to, że walka to praktycznie naparzanie jednego guzika, z tym, że jest też drugi atak, czyli przytrzymanie guzika. Okej, to ktoś tu ma laga niezłego. Wcale nie jestem to ja. Serwer stoi u mnie. Ja mam 69 życia, musimy to zachować, bo to było nice i mam już 70. Wszystko? Wszystko. Obandażuj się. Kogo my tu mamy? Służąca. Wejdę od tyłu. Jak do siebie, a to stajnia. A w skrzyneczce? Ocet winny. To fajnie. Tym świnie. W sumie, to ja bym sobie wszedł w crafting i zobaczył, czy mogę zrobić jakieś miksturki, na przykład specjalne. Bo one mi się przydadzą. Wszystko? Wszystko. To jest tak, w tej stronie jest Stuark, tam jest kolejny brzeg. Ładna mgła, jeżeli to jest mgła. A jeżeli nie jest to mgła, to całkiem ładny... dym. A skąd dym? Z płonących chat. Jaki duży jest ten obszar? Nie za duży. Tutaj pewnie jest miasto. Z tego co widzę... aha. No ewidentnie gra ma lekkie problemy z teksturami. Dlaczego ja zabijam te żółwie? Przecież nic mi nie zrobiły, nic mi nie dają praktycznie. No, może trochę mięsa. Szukamy skrzynek. W sumie niepotrzebnie. Ale jeżeli coś znajdę... Ocie kurde. Dobre jak przybrzeżny. Coś znalazłem. Mam nadzieję, że jak podejdę bliżej, to nie będzie widać tych cieni, czy cokolwiek to jest, czy brakujących tekstur, czy whatever. Czy to będzie jakaś jaskinia? A w niej smoki? Byłoby fajnie. Nie, to tylko brejaki. Dlaczego one się chowają między żółwiami?
Nic tu nie ma. Przez co jestem smutny, bo niczego tu nie znajdę. Dodałbym jeszcze, że nie ma czego plądrować. Pamiętajmy, że mamy miksturę do szybkiego zapierdalania, więcej... runę. Więcej użyjmy. Dobiegnijmy do miasta, miejmy progres. A, zapomniałem, jaskinie są oznaczone na mapie. Czy ja chcę się z tym czymś bić? Jak nie, jak tak. Jabłka. Takie na wpół strawione. Nie wiem, czy mi się to podoba. Najwyżej już nie ma ani jednego jabłka, bo mogą to być te dwa. Okej, jaskinia jest tutaj, w tym narożniku, tyle że to nie jest jaskinia, co to jest? Gra zapisana, miło z jej strony. Kultysta Beliara. Jeden z nich nawet napierdala z łuku. Ty goście, kuszy. Wow. No jeszcze coś w tym momencie. W jakim momencie będzie dobrze? Oni tutaj jedli świnie. Oni po prostu robili sobie najwyraźniej pieczeń na gorącym kamieniu. Jestem świetny. Taki ze mnie psuja. Tyle, że nie mogę otworzyć tych skrzyń. To znaczy, że ktoś ma klucz, a ja go nie mam. Nie ma słów, które by pokazywały, jak bardzo mnie to smuta. What the fuck, gołom? Dobra, no to wychodzę. Jaskinia pewnie łączy się z jakąś inną, tyle że pod ziemią mi nic nie powiedzą. Baronia Stewart. Czy mi się chce robić te portale? Chyba nie. I tak nic nie dają. To nie jest tak, że jak w Diablo możemy się teleportować między wszystkimi. One po prostu łączą koniec A z końcem B i tylko w jednym rejonie. Witamy handlarzy. Gospoda Oktara. No, stąd dotąd. Okej, okay, I guess. Dobra, ale zobaczmy, jak wygląda Stewark. Stój! Nie znam cię. Skąd jesteś i czego tu szukasz? Ja cię znam, jesteś tak. I potrzebuję zezwolenia barona na podróż do Srebrowodu. Ha! To sobie długo poczekasz. Dlaczego? Bo baron nie ma czasu na takie błahostki. Jego brat Hertan i siostra Ljuven zdradzili Stuark i przyłączyli się do przeklętego króla Myrtany. Do Robara? Czy miastu coś grozi? Jeśli prędko nie zakujemy zdrajców w kajdany, to owszem, my mieszkańcy Stuark nigdy nie ugniemy karku przed Myrteńczykami. Honor lub śmierć! Dobrze to słyszeć. Przeklęty król ma moją ojczyznę na sumieniu. Chciałbym jednak pomówić z baronem. Może się na coś przydam.
Niech będzie. Właź do miasta, nieznajomy, ale będziemy mieć na ciebie baczne oko. Co chciałem powiedzieć? A, Ljuven? Jeszcze jedno. Gdzie znajdę gospodę nad klifem? Przez bramę, a potem w lewo. Tak trochę chińsko brzmi. Którędy do barona? Dalej schodami w górę. Idź tak, dopóki nie spotkasz Gorna, kapitana straży. Znajdę w mieście jakichś kupców? O tak, wielu. Większość z Gorna? Nich ma sklepy przy dużym placu tuż za bramą. Ale wszystkich imion nie pamiętam. Patrz na szyldy przy wejściach, a na pewno sobie poradzisz. Gorna? O, mogę rozpychać ludzi po kątach. Moje ulubione zajęcie. Strzelam, że to jest gospoda. A, bohater z mostu. Witaj to? W nad klifem, nieznajomy. Diego twierdził, że wiesz, gdzie go mogę znaleźć. Diego? Był u mnie, owszem, ale już od jakiegoś czasu go nie widziałem. Nawet rachunku nie uiścił, a to już do niego niepodobne. Zniknął? Z dnia na dzień. Może to się jakoś wiąże z tamtą kłótnią. Kłótnią? Z kim się Diego pokłócił? Diego kłócił się z doradcą barona. Poszło chyba o podatek. Gdzie znajdę tego Mermunda? Jak to gdzie? U barona! Ale nie słyszałem imienia. Strzelam, że to jest błąd w tłumaczeniu. Gdzie znajdę barona? Siedzi w swojej cytadeli w środku miasta. Że tam w niemieckiej wersji podali imię. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Co on tam ma? 99 suszonych ziół. Jabłka. Sprzedam mu wszystkie jabłka, które mam, bo... jakoś tak wolałbym, żeby żadne z nich nie pochodziło z bebechów polnej bestii. Okej, tu na górze coś jest jeszcze do zebrania? Znalezienia? Nie? Nie. Nie. I tekstury nadal są niewidoczne. Nawet odpalam grę w 720p, żeby nie było, że używam jakichś egzotycznych rozdziałek. Co zazwyczaj robię. Nie będę kłamał, no, mam monitor 900p. Czego chcesz? Otoż to Worgen. Prowadzić cię w tajniki alchemii? Mogę nauczyć cię, jak ważyć czarodziejskie mikstury. Chyba nie zaszkodzi. Wspaniale. Ręka rękę myje, jak to mawiają. Jako mój uczeń najpierw musisz załatwić dla mnie drobną sprawę. Mogłem się tego spodziewać. Zabij moich dłużników. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem swojego ucznia, Hema, żeby przeprowadził eksperyment. Już dawno temu powinien był wrócić. Bezużyteczny smarkacz. Żadnego pożytku. Ktoś więc musi się tą sprawą zająć. Sprowadź jego zwłoki. Dobrze. Sprawdzę, co się stało z Hemem. Wspaniale. Jeśli jeszcze żyje, rąbnij go ode mnie. Nie omieszkam. Gdzie go znajdę? Posłałem Gamonia na wschód, w okolice gospodarstwa Oktara. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Fiolki? Na wszelki wypadek wykupię... O, one kosztują. Jednak nie. Dlaczego jest tyle rodzajów fiolek? Szkoda też, że czapka nam znika w trakcie dialogów.
Okej, okay, co to jest? Nie widzę, czy to jakiś szyld jest, czy go nie ma, czy jest zamknięty. Dobra, niech to niech spieprzają. A co tutaj? Skrzyneczka! Zablokowana. Jaki jest cel skrzyni, kiedy jest zamknięta? Co najwyżej zwodzić na manowce dobrych ludzi. Jak tak można? O, kowol. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Wow. Ona nic nie ma. Nic. Nie ma sposobu, żeby... O, więcej już zdobyłem, opróżniając jej skrzynkę. Jak dobrze, że w tej grze nie istnieje coś takiego jak kradzież. Jest tylko bezwarunkowa wymiana dóbr. Okej, okay, dobra, ale no, rozczarowanie mi na dzisiaj już starczy. No, chociaż chwila. Poszedłbym jeszcze tu. Co znajdę za murami? Mogę ci pomóc? W międzyczasie, jak powstawała ta gra, powstało coś, co nazywa się Risenem. Risena tworzyli ludzie z Piranha Bytes. Mogę ci pomóc? W zasadzie, no, Piranha Bytes tworzyło Risena. Jest różnica. O, niech zgadnę, przysyła cię Oktar. Obawiam się, iż jego chramy jeszcze nie dotarły. Wszystko przez tę wojnę. Nikt mnie nie przysłał. A już na pewno nie Oktar. Wybacz, taki kawał chłopa. Myślałem, że jesteś jednym z osiłków Oktara. To miał być komplement? Oczywiście. Ktoś taki z pewnością mi się przyda. Jeśli mi pomożesz, dam ci coś przydatnego. Okej. Okay. Potrzebujesz pomocy? O co chodzi? Z domu, niedaleko, w środkowej części miasta. Nocami dochodzą jakieś stłumione krzyki i odgłosy rozmów. Okna świecą na czerwono, jak krew. Sam bym to sprawdził, ale boję się. A straż miejska? Wyśmiali mnie! Mnie! W dzisiejszych czasach ludzie za grosz szacunku nie mają! Rozejrzę się po tym strasznym domu. Obawiam się, że to nie takie proste. Klucz jest u właściciela, a jemu to szczętnie brak kultury. Z chamami umiem sobie radzić. O kogo chodzi? O strażnika Chucka. Odpowiada za magazyn po prawej, zaraz przy głównej bramie. Chcesz, żebym naszczał na buty wszystkim strażnikom w Stuart? Bez obaw. Chuck nie ma przyjaciół. Jego koledzy chętnie odwrócą wzrok, gdyby zdarzyło mu się spaść ze schodu. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Okej, pozbyć się kultystów, bo najpewniej to jest rozpoczęcie wątku z kultystami. Wątku. Idź, zabij i znajdź klucz do skrzynek w miejscu, które już wyczyściłeś. Okej, czy mogę wejść na piętro? Nie, ale mogę wyjść tędy. Chwila, to mnie nie prowadzi do questów, które już mam. To mnie prowadzi do questów, które mogę sobie zebrać. Czyli nie ma najmniejszego powodu błazić po mieście. Tylko idź do kropków, zrób kropków, wyjdź z kropków. Idź do kolejnych kropków.
Dobra, ale kolejnymi kropkami to my się zajmiemy w kolejnym odcinku, bo też nie jest wystarczająco długi, więc no pójdziemy do tutejszego Wataszki, czy ktokolwiek tutaj rządzi. Tymczasem mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lajki, jeżeli zobaczymy w kolejnym odcinku, kochani dzieci Boże. Siema.